trakcie tegorocznego święta matki w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach obchodzono dwa jubileusze. W tym roku po raz 30 obchodzimy święto matki. Jest to pod honorowym patronatem pani prezydentowej. To ma szczególny wymiar. Wiele osób, jak widzicie, przyjechało z zewnątrz. Przyjechali ludzie z Krakowa, z Nowego Sącza, z Podkarpat i to już jest wymiar taki ogólnopolski, nie jeleniogórski. Oprócz 30. edycji Święta Matki uczczono również 100. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Taka kumulacja jubileuszy musiała przełożyć się na ilość atrakcji. Wszystko, jak zawsze, rozpoczęła msza święta, a później odbyły się koncerty, występy, pokazy. Do dyspozycji mieszkańców i turystów było kilkanaście stoisk, w których można było się pobawić, coś zjeść oraz zadbać o swoje zdrowie. Dla miłośników sportu na przykościelnym parkingu przygotowany został turniej koszykówki. 40 drużyn, licząc każda drużyna 3 osoby, 120 osób dzisiaj tu na tym parkingu walczy o miejsca, walczy o nagrody, ale również bardzo dobrze, doskonale się bawi. Krótko mówiąc, z przytupem świętowano Dzień Matki w Cieplicach. To jest takie niepowtarzalne, jedyne w Polsce święto matki, także, a myślę, że wszystkim babom się to należy. Jest bardzo miło, sympatycznie. Najlepsze są dmuchawce dla dzieci. Dmuchawce to podstawa. Przede wszystkim msza, przede wszystkim fajny dzień, bo Dzień Matki obchodzimy tylko raz w roku, a my się tu dobrze bawimy od paru lat już. A powiedz mi, to tobie najbardziej się podoba, jako młodemu człowieku? Jak moja babcia śpiewała. O, a był taki moment, super. A pani? Dla mnie się podoba w ogóle cała atmosfera tutaj, że wszyscy są bardzo mili. No i ciekawa w ogóle organizacja, że każdy tutaj chce przyjść. Miło spędzamy czas na świeżym powietrzu. Z czego skorzystaliśmy? Na pewno z loterii żeśmy skorzystali. Właśnie widzę. Tak. I to właśnie do wspomnianej loterii ustawiały się najdłuższe kolejki. W grze było 8 tysięcy losów. Na przykład można voucher na wczasy, są to za darmo hotel, a jedynie wyżywienie się kupuje. Dostaliśmy jeszcze różne prezenty, też vouchery, na przykład do zdroju, na jakieś, prawda, do hotelu, nowe okulary można sobie też sprawić. No i wiele atrakcyjnych mamy też losów, jak na przykład ręczniki, plastiki cudowne, no kosze, no torby. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone z loterii? No dalej na udoskonalenie wnętrza kościoła. Dach musimy robić, bo nam się sypie dachówka. Czyli jest trochę rzeczy do naprawienia. Cały czas jest jeszcze ciągle kościół w budowie. 30. edycję Święta Matki spokojnie można zaliczyć do udanych.